Witam serdecznie. Jest to wiadomość do wszystkich. Jest to wiadomość do wszystkich. Dzisiaj jest piątek, 1 wrzesień 20.23. Dziś jest piątek, 1 wrzesień 20.23. Taka szczególna jest dzisiaj data. Dlatego też taka szczególna okazja, żeby zrobić szczególny film, spotkać się z moimi widzami, widzkami, subskrybentami, subskrybentkami i oczywiście paniami, które, jak system mi pokazuje, są większością moich super widzek, co mnie bardzo Cieszy i przedstawia większe wyzwania, w związku z tym, że moją audiencją są w większości panie, a nie panowie. Dobrze, więc skoro dzisiaj jest 1 września, to już bez intro polecimy. Nigdy nie miałem myśli samobójczych, i nawet sobie w największej gorączce nie pomyślałbym, że mógłbym chcieć odejść z tego świata, więc mamy takie bardzo dziwne czasy, że właśnie takie oświadczenie. No. Wobec systemu jest pomocny, bo system gdyby co się będzie bronił albo atakował i, i powie, że. No ale jakiś tam delikwent miał myśli samobójcze, czyli mógł zrobić to czy tamto. No. Więc takie oświadczenie jest bardzo wskazane, że. Żadnych myśli tego typu nie ma i nie ma powodu, aby poślizgnąć się na skórce od banana i odejść w inną czasoprzestrzeń skuteczniej. Dobrze, dzisiaj jest 1 września, kolejna rocznica, wiadomo jaka, bo jest 1 września, to już tyle lat, 80 i tak dalej. Kawał czasu upłynęło. W związku z tym warto się przyjrzeć takiej delikatnej sprawie w tym kontekście. 1 września, okej. Okay? Mateusz Morawiecki powiedział to publicznie jeden raz, albo być może więcej, to kwestia sprawdzenia. To już było dwa lata temu, albo trochę więcej, że Polska należy do kogoś z zachodu. Jeszcze raz. Mateusz Morawiecki do telewizji powiedział, że Polska należy do kogoś z zachodu. OK. Jeszcze raz. Około dwa lata temu lub więcej Mateusz Morawiecki powiedział coś takiego do kamery telewizyjnej i została ta wypowiedź opublikowana w normalny sposób. OK, że Polska należy do kogoś z. Zachodu. Ok. Dlatego też Mateusz Morawiecki jest jednym z najwyższych urzędników w państwie polskim. Dlatego też ma dostęp do różnych informacji, ściśle tajnych, niejawnych od służb do informacji historycznych różnych i tak dalej i tak dalej. W związku z tym na pewno wie co mówi. Jeszcze raz Mateusz Marawiecki ze względu na stanowisko, na jakim jest, ma dostęp do wielu, wielu, wielu bardzo różnych informacji dotyczących Otaczającej nas rzeczywistości yy, krajowej, yy, międzynarodowej, europejskiej, światowej, międzygalaktycznej i tak Po prostu na różnych stanowiskach już ma się dostęp do wielu, wielu, wielu rodzajów różnych informacji. Dziwnych, ściśle tajnych, i tak dalej, i tak dalej, co być może jest zrozumiałe. Dlatego też Mateusz Morawiecki, jak i ci inni pozostali urzędnicy państwa polskiego, także mają dostęp do tych samych informacji, co Mateusz Morawiecki lub podobnych, albo jeszcze o większej skali gatunkowej, albo o troszeczkę mniejszej skali gatunkowej, albo to są praktycznie te same informacje. W związku z tym Mateusz Morawiecki należy do jednych, być może z kilku, albo kilkunastu wtajemniczonych, albo super wtajemniczonych istot urzędników państwa polskiego które mają dostęp do całości informacji na przykład na temat polski na temat naszej historii i różnych spraw z tym związanych a tym bardziej że Mateusz Morawiecki ukończył wydział historii powtarzam Mateusz Morawiecki Ukończył Wydział Historii. Powtarzam jeszcze raz, Mateusz Morawiecki ukończył Wydział Historii. W związku z tym umie sobie sam poukładać w głowie pewne rzeczy natury historyczno-politycznej, i tak dalej, oraz wpływ tych różnych historycznych. Wydarzeń, rzeczy, konfliktów militarnych, historycznych na nasze życie obecne, na naszą obecną rzeczywistość europejską, polską, tutaj na przykład wschodniej Europy i tak dalej, i tak dalej. Ok. Oraz jeśli już Mateusz Morawiecki może sprawdzić różne swoje. Domysły historyczno-polityczno-geograficzne itd. Tak u różnych profesorów, ludzi bardziej wykształconych od Mateusza Morawieckiego historycznie, geopolitycznie itd. Tak ponieważ Mateusz Morawiecki ma tylko, bodajże, być może jest inaczej, ale to tutaj nie jest istotne. Na tym etapie, i tutaj na tym kanale, że Mateusz Morawiecki ma wykształcenie historyczne, jest magistrem, ok? Magistrem, więc są na przykład doktorzy nauk historycznych, są profesorowie nauk historycznych, i tak dalej, i tak dalej, którzy mają wiedzę historyczną znacznie, znacznie. Większą niż Mateusz Morawiecki. Więc, gdyby co, to Mateusz Morawiecki może w każdej chwili, na przykład do jego nauczycieli historii, do profesorów historii i tak dalej, zadać im pytanie, gdyby miał jakieś wątpliwości albo coś tam by się nie zgadzało. W różnych dociekaniach polityczno-gospodarczo-historycznych i tak dalej. Okay? Więc to jest chwila, moment, gdy Mateusz Morawiecki mógłby sprawdzić, czy coś się trzyma kupy na przykład, czy coś jest prawdą, czy nie, czy coś jest jakąś teorią, taką wysadną z palca. Hmm, czy coś jest jakimś totalnym fejkiem, czy coś jest pół na pół, ma trochę prawdy, a trochę takiej nieprawdy i tak dalej i tak dalej. Dobrze, więc mam nadzieję, że już tutaj wszystkim wyjaśniłem, że Mateusz Morawiecki ja jako historyk, jako magister historii, może bardzo łatwo sprawdzić różne wydarzenia z przeszłości. A tym bardziej natury historycznej, z profesorami historii, ludźmi doświadczonymi życiem, którzy na pewno przedstawiliby Mateuszowi Morawieckiemu, jakby to powiedzieć, taką prawdziwą rzeczywistość historyczną. Ok, same fakty i znaczenie tych faktów i wydarzeń historycznych na nasze obecne życie, ok? Mam nadzieję, że chyba do tej pory jakoś to tam jest do ogarnięcia. Z góry dziękuję. Dlatego też w tym kontekście jest to bardzo zagadkowe i ciekawy Dlaczego Mateusz Morawiecki publicznie powiedział to stwierdzenie, że Polska jest własnością kogoś z Zachodu? Czyli, co to oznacza w praktyce, w rzeczywistości dla nas, dla Polaków, dla Polonii, dla nas wszystkich Słowian? Rozsianych po całej planecie. Jeszcze raz. Co ta wiadomość oznacza? Tak naprawdę. Jakie jest pełne jej znaczenie? Ok. Jak już to ustalimy, to jakie są konsekwencje tych faktów? Ok. Bo to wszystko ma jakieś znaczenie i jakieś konsekwencje, takie czy inne. Mniejsze lub większe konsekwencje, ukryte, jawne, oficjalne, nieoficjalne itd., itd. Jeśli byłoby to prawdą, a być może w 100%, czyli pełna prawda, albo w ponad 100%. Ok. Co to dokładnie oznacza dla nas, dla Polaków, dla naszego życia, dla naszego przebywania tutaj w tej grai, krainie geograficznej, a nie innej? że Polska jest własnością kogoś z zachodu. Ok? Co to oznacza? Bo na Pewno ma to bardzo duże znaczenie. Bardzo duże, okej? Okay? I niniejszym wzywam Mateusza Morawieckiego w terminie do 30 dni od momentu opublikowania tej wiadomości publicznej do udzieleniami szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej w związku z powyższym pytaniem. Czy jest to prawdą, że Polska należy do kogoś z Zachodu? Jakie informacje posiada Mateusz Morawiecki? I w jakim czasie te informacje uzyskał, że obwieścił to wszem i wobec, to znaczy wszystkim Polakom, ten fakt, ponieważ uważam, że jest to fakt. Skoro Mateusz Morawiecki to powiedział publicznie i nie odwołał tego, nie zdementował, to oznaczałoby, że jest to faktem. Że jest to prawdą. Następnie musimy dojść do większej ilości szczegółów, ok? To znaczy, kiedy Mateusz Morawiecki się o tym dowiedział, ok? Z jakich źródeł się dowiedział? Z jakiegoś mema, z jakiegoś smsa, pocztą pantoflową na przykład, albo wiebiórki. lub jaskółki przyniosły tą informację Mateuszowi Morawieckiego może służby jakieś takie czy inne europejskie lub nie może przekazały tą wiadomość Mateuszowi Morawieckiemu i tak dalej i tak dalej czyli od kiedy Mateusz Morawiecki Posiada tą informację. Czy to jest informacja jawna lub nie? Czy to jest informacja prawdziwa lub nie? Czy to jest informacja w 100% prawdziwa lub częściowo prawdziwa? I czy można otrzymać w związku z tym. Od tego źródła, które to wyjawiło, tą informację oraz być może inne informacje podobne lub powiązane z tą informacją Mateuszowi Morawickiemu. To znaczy, kto te informacje posiada, od kiedy. Skąd te informacje pochodzą, to znaczy źródło tych informacji oraz miejsce ich przechowywania, ewentualnego, jeśli te informacje są gdzieś przechowywane. Oraz, jeśli już zostało to opublikowane. Publikowane przem i wobec to, jakie jeszcze informacje podobne albo w tym temacie posiada Mateusz Morawiecki, co jeszcze nie zostało przez Mateusza Morawieckiego opublikowane. Ok? Bo być może Mateusz Morawiecki jest. Znacznie bardziej zorientowany, jeśli chodzi właśnie o tą kwestię, niż wszyscy inni Polacy. Być może Mateusz Morawiecki, jako jedyny Polak, jako urzędnik państwowy, posiada tą informację, i nikt więcej z Polaków albo urzędników państwowych takiej informacji nie ma, po prostu nie ma, lub nie może być udzielona ta informacja komuś innemu. Tylko Mateuszowi Morawieckiemu. Ale taka ciekawostka: w końcu jest um, głowa państwa, jest prezydent RP, jest szefostwo Sejmu Senatu, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, są ich zastępcy, Powiernicy różnych ściśle tajnych informacji, i tak dalej, różnych tajemnic. Więc dlaczego Mateusz Morawiecki tą informację otrzymał i przekazał publicznie? A na przykład być może Andrzej Duda nie jest posiadaczem takiej informacji, lub Beata Szydło. Beata Szydło, czyli poprzedniczka Mateusza Morawieckiego. Ciekawe, czy Beata Szydło tą informację też znała, czy nie? Okej, okay, bo to jest ważne. Być może ta informacja była znana najwyższym urzędnikom w państwie, w kancelarii prezydenta, lub i w kancelarii y, y, premiera, prezydenta kancelarię szefostwa sejmu senatu y, kancelarię y, sądu najwyższego kancelarię trybunału konstytucyjnego i jeszcze inne kancelarię też pytanie brzmi czy Beata Szydło jako premier RP wiedziała o tym, czy nie wiedziała? Jeśli wiedziała, to od kiedy wiedziała? Kto jej powiedział? I ewentualnie dlaczego Beata Szydło nie ujawniła tej wiadomości? Ok? To jest bardzo ważne. Dobrze. No więc już tutaj mamy wstęp omówiony. Dlatego też kontynuujemy. Jeżeli Polska jest posiadana przez kogoś z Zachodu, to oznacza, że ten ktoś jest właścicielem naszego kraju. Powtarzam, to już jest logiczne myślenie i wyciąganie wniosków w związku z tą informacją, że jeżeli Polska należy do kogoś z Zachodu, to ten ktoś, jakaś organizacja, lub osoba prywatna jakaś organizacja międzynarodowa i tak dalej lub jakakolwiek organizacja jest właścicielem polski Jest tutaj ważne czy w 100% ten ktoś ta osoba ta organizacja jest właścicielem polski czy ma tam jakiś pakiet mniejszościowy czy większościowy czy jakoś tak, bo to jest ważne. Skład tego ewentualnego pakietu własności, czyli kto jest właścicielem Polski i w jakiej części, w jakim procencie, ok? To jest ważne. Yy można się domyślać, że być może Mateusz Morawiecki zna więcej informacji, więcej szczegółów w tej kwestii dotyczących danych tego właściciela naszego kraju. Być może Mateusz Morawiecki zna tą osobę lub tą organizację, być może dobrze zna tą osobę lub organizację i i mógłby powiedzieć to dokładnie, kto jest właścicielem Polski. Skład szczegółowy, lista akcjonariuszy, liczba akcji i tak dalej. Jakiś dokument notarialny, jakieś pełnomocnictwo notarialne, jakieś poświadczenie notarialne, dokładnie, żeby można było się z tym zapoznać. Ok? W związku z tym, jeśli tak jest, że Polska jest czyimś lennym, powtarzam, czyimś lennym, lenno, taki zwrot historyczny, lub być może zasobem ludzkim, ok? Być może Polska jest zasobem ludzkim albo jakimś zasobem strategicznym albo jakimś zasobem gospodarczym, albo zasobem finansowym, albo zasobem surowcowo-polityczno, ludzkim, siły roboczej, itd. itd. Więc musimy ustalić i jakiego rodzaju zasobem jest nasz kraj? Jakiego rodzaju, ok? Czy tutaj chodzi o zasoby finansowe, zasoby surowcowe, to co mamy w ziemi, zasoby ludzkie, czyli mieszkańcy tego kraju i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, więc już dochodzimy do kilku konkretnych, właśnie dalszych dociekań. Więc jeśli tak jest, że ktoś ma Polskę na własność, ma jakieś udziały, akcje lub obligacje skarbu państwa lub jakieś papiery dłużne, papiery wartościowe i tak dalej, i Czyli załóżmy, że ktoś jest właścicielem Polski, to co to oznacza i jakie to ma skutki dla nas wszystkich. Powtarzam, jakie to ma skutki, że jesteśmy czyimś zasobem i tak dalej, ok? Dobrze, dochodzimy dalej do stwierdzenia. To jeśli tak jest, to w czyim imieniu, w cudzysłowie polskie sądy i sądownictwo wydają swoje wyroki? Powtarzam, to w czyim imieniu polskie sądy wydają wyroki? Powtarzam, to jeśli tak jest, że Polska do kogoś należy, to w czyim imieniu polskie sądy, polska temida, polski wymiar sprawiedliwości i tak dalej, w czyim imieniu wydają wyroki? Czy w imieniu właściciela, tego z zagranicy, czy w imieniu Polaków, czy w imieniu rządu, czy w imieniu tylko wąskiej grupy rządzącej. Dokładnie. Więc doszliśmy tutaj do takiego kolejnego tematu do ogarnięcia. To jeśli tak jest, że Polacy, Polska ma jakiegoś nowego albo starego właściciela, tak który rządzi tutaj naszym krajem mniej lub bardziej oficjalny w sposób ukryty lub nie to w czyim imieniu wydają wyroki polskie sądy to jest ważne bo tak można przypuszczać, że być, być może na 80% w imieniu właściciela okay? w imieniu bossa, w imieniu szefa w imieniu dyrektora, w imieniu prezesa, w imieniu menadżera tej organizacji właścicielskiej, czy jakoś tak, ale chyba na pewno nie w imieniu Rzeczpospolitej i tak dalej. W związku z tym, to w czyim imieniu na terenie trzeciej RP od 6 lat polskie sądy odbierają dzieci rodzicom, ok? Jeszcze raz, to w czyim imieniu polskie sądy odbierają dzieci rodzicom? Ok? Jeszcze raz. To w czyim imieniu polskie sądy odbierają dzieci rodzicom? Czy w imieniu naszego kraju, czy tego jakiegoś właściciela, skoro Polska jest własnością kogoś z zachodu? Dziękuję.